I witam bardzo serdecznie, tutaj SuperMario UK, a dzisiaj zagramy ARK Survival Ascended. Jak widzicie, ostatnio, jeżeli oglądaliście live ostatnio, to udało mi się za pierwszym razem oswoić Gigantoraptora. Znaczy oswoić, w sumie wychować, bo ponoć się nie da oswajać Gigantoraptora, tylko i wyłącznie dzieci jego. Czyli trzeba mieć tak. Pokażę wam, jeśli mi się uda tym razem, pójdziemy tym Gigantoraptorem do miejsca, gdzie mam na mapie zaznaczone, czyli tutaj na mapie, gdzie jest DIT pokazane, mam zaznaczone, gdzie on jest, ale albo może, że nie Gigantoraptor, bo jest za daleko trochę nim. Pójdziemy sobie, polecimy sobie gryfem, najłatwiej będzie. Ostatnio byliśmy gryfem i się udało gryfem oswoić właśnie tego Gigantoropa. I jest dość zabawne oswajanie go, a raczej przyjęcie tego malucha, bo on był mały. Teraz nie, patrzcie, jak ja zejdę z niego, jak on jest wielki, nie? A jak on był mały przedtem. Tak wygląda nasz Gigantotrop. Szarawy taki. Idę zobaczyć, czy on w ogóle dziecko ma drugie, sprawdzimy. Tu wam pokażę, jakie statystyki, co on robi, ten Gigantorop. Ma dwa, tutaj jak widzicie, te dwa pojemniki z boku, z prawej, lewej. Jak wyjdziecie z niego, bo gramy, przypominam, gramy na PlayStation 5, czyli na padzie. Trójkąt przytrzymacie, tu macie, widzicie, że możecie z prawej i z lewej dać dziecko, nie? I pióro wyrwać. Ja wyrwałem te pióro, tu trzeba odczekać, jak wyrwiecie pióro, 23 godziny, nie? 24 nawet chyba godziny trzeba odczekać, żeby pióro. Mam te pióro, jeszcze nie wiem, co ono oznacza, te pióro, mam je tu w ekwipunku. Później muszę sobie to wyczaić, ale mniej więcej chyba wiem, o co chodzi. Bo tu coś pisze, jeżeli dobrze rozumiem, Future Plus Prof Gigantrop i Give You Baby. Czyli jeżeli dam jakiemuś baby, 56% change... Jakby zmienił o 56% chyba wagę. Nie jestem added Pneumatic Motor Inventory. Coś w tym stylu, nie jestem pewien, czy to tak działa. Dobra, to jeśli chodzi o to, on ma właśnie takie zdolności, że może jak dziecko, jak i tak. Co ma za zdolność? Po pierwsze, jest szybki, nie? I po drugie, patrzcie teraz, jak zeskoczę, nie? Stąd na przykład, patrzcie, przytrzymacie X, to patrzcie, jak on lata. On lata, ale delikatnie opadając, nie? Ale może sobie polecieć daleko, nie? Patrzcie, nie? I przytrzymujecie X, to on sobie jakby delikatnie leci i opada, nie? Puścicie X do tego, możecie po prostu X. Ma mega duży skok. Teraz tak, jeżeli przyciśniecie R3... Te ptaszyska wredne tu latają, nie? Tak, jak przyciśniecie R3... Nie, R3, tak, R3... To zobaczycie na dole taki czas, nie? On pokazuje... wam, gdzie wszystkie małe jakby dzieci są, nie? O kurde, coś nas zaatakowało, dobra. No, troszkę. O, i teraz zabiliśmy kogoś. On ma celownik, nie? Ten celownik jest, patrzcie, bo on ma te dzieci. Ten celownik, jak weźmiecie, przyciśnijcie na przykład, patrzcie, na niego. Trójkąt, normalnie jakbyście łapali dzieci nim, nie? Łapiecie dzieci. Czekajcie, nie udało mi się. O, i widzicie, złapałem nim tego dzieciaka jednego. Ciekawe, czy drugiego też będę mógł złapać. Tak. Oczywiście, jak jest za duży level, to od razu też nie. Jak jest 150 level, to nie złapię. I patrz, złapaliśmy dwójkę, nie? Mamy dwójkę dinozaurów. Ja ostatnio na tym, na Dodusiu, nie? Tak spróbowałem. I teraz tak. Co robimy, nie? On będzie teraz podążać za nim. I patrzcie, tu dajemy... Klikamy na to i widzicie, złapaliśmy tych. Jednego dajemy tutaj. Została nam prawa strona, to samo, nie? Klikamy na to i patrzcie, one teraz są tam na górze, nie? Są na górze, my se skakujemy na niego. I jak widzicie, po prawej, po lewej mamy tego. Resetting, nie? Czyli tak, one są teraz u nas w bagażu. I one się pożywiają tego, co my mamy w ekwipunku. To jest raz, tak? Dwa, teraz tak, jeżeli znowu przyciśniecie R, tak, przyciskamy R, nie? To widzicie, on pokazuje, z lewej strony, co ten dinozaur na przykład nie lubi. O, tam są jakieś dinki, które on nie lubi, nie? I musimy 3 razy zabić tych dinków, których on nie lubi, nie? Patrzcie, i patrzcie, tu jest dinek, którego nie lubi. Dobra, to go musimy zabić, tak? Zabijmy go, nie? I widzicie, co się stało? Pokazało 1-3, nie? Pokazało nam 1-3. Teraz on, ten drugi dynek z prawej, który jest, też nam gdzieś pokazuje, gdzieś w pobliżu. O, tam jest jakiś w pobliżu, którego on nie lubi, nie? Czyli sobie idziemy, nie? Tutaj, gdzie jest? Czekajcie, gdzie on jest? O, tu idzie. O, przy okazji tego, którego nie lubimy akurat. No, bez kitu, jeszcze? Ile ty masz życia? Patrzcie, jak uciekają te dzieciaki. No, dobra, i widzicie, zabiliśmy. O, ten znowu znalazł sobie, którego nie lubi, nie? Czyli on teraz nie lubi tego, to czego trzeba zabić? Co to w ogóle chodzi? A, bo my zabijamy dzieciaka jego, dobra, nieważne. Zabiliśmy, widzicie? Dobra, udało nam się zabić. O, teraz ten znowu wyczaił gdzieś, którego chce ukatrupić jakby, nie? O, on jest gdzieś tam, dobra, to trzeba iść w tamtą stronę, dobra, idziemy. Fajnie się poruszać może z nim, popatrzcie, nie? No. Dobra, on jest szybki i... O, dobra, musimy... znaleźć tego dla niego... jakby to powiedzieć, ofiarę. No, idź, idź. W ogóle jak przyciśniecie L3 i będziecie przy drzewie, to on ma specjalny atak. O, ktoś nas atakuje, czekajcie. Te ptaszysko wredne nas atakuje, no, chodź. O ty dziadu. Co nam ukradł? Jedzenie nam ukradł jakieś. Chodź tutaj. Coś tych znowu ukradł. Co za dziady jedne, bo... Czekajcie. O jest, udało nam się go zabić, dobra. Co on jeszcze potrafi? Znaczy, co jeszcze potrafi? Trzeba iść znaleźć tą ofiarę, bo widzicie, ten pasek spada, nie? Trzeba szybko znaleźć ofiarę dla tego naszego dynusia. I w ten sposób wychowujemy jakby małe dynki na nim. Czekajcie, bo ta ofiara gdzieś tam jest. Dobra, to trzeba iść naokoło jednak, dobra. Dobra, idziemy. Idziemy tędy, bo on tam gdzieś tam jest, nie? O, gdzieś tutaj jest, dobra. Czekaj, niech się trochę odpocznie, bo już jest zmęczony. Tu gdzieś jest. O, jest, tutaj chodzi sobie, dobra. Chyba do dusia nie lubi, widzę. No i widzicie, i on się jakby ucieszył, nie? I patrzcie, on ogólnie zbiera wszystko praktycznie, nie? Ten nasz dinozaur. Ale jak przyciśniecie, jesteście gdzieś tutaj i przyciśniecie... przyciśniecie L3, znaczy sorry, L2, to ma taki cios łapą jakby atakuje też, nie? I przy okazji zniszczy i zbiera produkty. Wszystkie produkty praktycznie zbiera, nie? I owoce, i drzewa, i tak dalej, nie? Dobra, szukamy kolejnego dinka, który... Tutaj gdzieś jest ten nas... Nie, tu nie ma, to gdzieś tam jest, musi być. Chyba błąd gry jakiś jest. No nie, tutaj nie ma nikogo, no. No dobra, to zejdźmy na dół, może gdzieś tam na dole faktycznie jest. Dobra. Dobra, gdzie on jest? Gdzie jest ten, który... nasza ofiara, którą tam mamy zabić? Aha, on będzie pewnie gdzieś tam. Gdzie on jest? Dobra. Tam nie znajdziemy. O, ten dyduś, widzicie? Czekajcie, co on wtedy co trzeba zrobić, jak on potrzebuje smoczek? Drugi smoczek, czekajcie, to robimy tak. Przyciskacie R3 i widzicie? I one wtedy mają złote smoczki, nie? Mają złote smoczki. Czekajcie, musimy znaleźć jakąś ofiarę dla naszego tego dynka, bo... O, dobra, skończyła się ofiara już. Musimy znaleźć właśnie kogoś, co możemy... O, jest tutaj jakaś ofiara dla niego, dobra. Znowu w skale jakiejś. O, jest, dobra. Dobrze. Jeszcze do końca i widzicie, i dzięki tym... Co to jest? Nas zaatakowało. Zabijemy to wreszcie, czy nie? Ile to ma? Ja pierniczę, serio? Który ty masz level? O, to jest silniejszy atak. Łapą ma silniejszy atak, dobra. Łapą ma silniejszy atak, ale się chyba bardziej męczy. Jest, dobra, zabiliśmy to coś. Widzicie, on jest bonet, on jest szczęśliwy, on dostaje jakby 5 z 25 do tego. O, następny, gdzieś znalazł ofiarę, gdzieś ty znalazł ofiarę. O, tu jest, dobra. Widzicie, na górze dostaliśmy jakby serce jakieś, jeszcze nie wiem do końca o co chodzi z tym. O, dużo zabiera tą łapą. Tą łapą dużo zabiera, no. Dobrze, i widzicie, teraz mamy dwójkę, nie? 10 na 25. Dobra, czekajcie, zrobimy sobie tylko level. Podnieśmy, weight'a może dajmy mu. Staminę też trzeba mu poprawić, bo ma mniejszą staminę. O, jest jakiś wypad, idziemy po wypad. Jest jeden wypad, jest tylko dwa, dobra. I patrzcie, on ma jakieś jakby... Tylko teraz pytanie... Pytanie jest teraz... Dobra, czekajcie chwilę. Nic specjalnego nie ma, oprócz jedzenia. To musimy sobie zrobić, tego, dobra. Sprawdźmy tutaj, patrzcie, on się świeci, nie? O, serducho. O co chodzi z tym sercem? Czekajcie. Manager Bonnet Creatures. Aha! I to mu się jakby daje coś? Czekajcie. You've low level. Okej. Okay. To teraz zróbmy temu to samo, nie? Okej. Okay. I o co tu chodzi? Dobra, one dostały jakby anoter. Bonded anoter. Dobra, no one się fajnie... Widzicie, tak możecie wychowywać sobie dinozaury, nie? Na nim. Nie musicie chodzić tych małych dinków, nie? Nie musicie tam robić nie wiadomo co, nie? Ja jestem ciekaw, czy na wszystkich tak dinkach. Raczej przypuszczam, na tych większych się nie da rady, nie? Na tych większych na pewno się nie da rady. A czekajcie, teraz chcę sprawdzić jeszcze jedno. Przyciskam znowu R3, nie? Przyciskamy R3. Okej, tutaj tylko jakby nam śledzi, już nic nie robi, tylko śledzi nam tego. One, z tego co wiem, to one chyba automatycznie, te dzieciaki jak się wychowają, to wylatują same z tego gniazda. Nie siedzą już wtedy w gnieździe, nie? Dobrze. Idziemy do tego. Idziemy pierw do bazy jajka wziąć. Weźmiemy sobie jajka. I tego. I pójdziemy do tego gigantropa, tam gdzie ja wychowałem tego małego, wziąłem stamtąd, nie? A fajnie go wziąłem, bo wziąłem go z gniazda stamtąd. I go przeprowadziłem gryfem do tego, do bazy. Ale tutaj widzę, że można na tym, nie? Go przeprowadzić jakby. Wow, 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 za daleko! O, czemu wam się zielone zrobiło? A dobra. Troszkę za daleko podskoczyłeś. Dobra, idziemy. Oni tu szczęśliwe, niech się robią. Chyba chodzi o to, że się robią. Patrzcie, ciekawe czy doskoczymy tam, nie? Czekajcie, cofnijmy się trochę, czy doskoczymy do bazy. Nie będziemy musieli, jakby wiecie. Bo ma mega skok, nie? A, nie udało się. Nie udało się. Aha, bo już jesteśmy zmęczeni, czekajcie, musimy się dychnąć. Odpocznijmy. No, to tak, to jest coś takiego. Ja na tym Dodusia na tym wychowałem, na nim. I tak to wygląda. One się wychowują, się widzicie w tych gniazdach, nie? Dobre, nie? Dobre, czekajcie, zrobimy zdjęcie może mu. Albo nie tak, nie tak, nie tak. Dobra, na razie niech tak będzie, dobra. Co robimy? Robimy teraz tak, że idziemy do bazy. Odpocząłeś, weźmiemy te jajka płodne. Bo muszą, pamiętajcie, żeby wychować, musicie wrzucić obok gniazda, nie do gniazda, tylko obok gniazda musicie wrzucić jajko płodne, żeby się zainteresował ten duży ojciec lub matka Gigantoraptora. Jeżeli on się zainteresuje tym, nie? To wtedy możecie się dzieckiem zajmować. Musicie wejść do gniazda i z nim zatańczyć. Jak z nim zatańczycie, kilka razy uda wam się trafić, zatańczyć, no to wtedy jakby... O, właśnie o tym mówiłem. Muszę mur zrobić, bo tutaj na Gigantory jak jakiś przyjdzie, no to może być problem, nie? Dobra, pójdziemy sobie w sumie nim do bazy. Może nie gryfem, a nim. Zaryzykuję, mam nadzieję, że nie zginie nam po drodze. Jak tam, chłopacy? Dobrze? Dobra. Tutaj mam już tak... Ciasno nam się trochę robi. Też sobie w ostatnim odcinku, jak wychodziłem z jaskini, to sobie... Oswoiłem sobie tego z jajek, nie? Wiroraptora. Gdzie ją tutaj łazi? Gdzieś tu łazić. Gdzieś tu łazi. Oswoiłem sobie go, żebym jajka zbierał po prostu. Wiecie o co chodzi? No, tu mamy Megalodona i tego mamy Kegura, jak tam było? Kaprosauchusa. Kurde, ciężko wymówić. Dla mnie przynajmniej. Carbonysa też tu mamy. No, tutaj mamy tą naszą taki basen, powiedzmy. Tylko jest tam wejście otwarte, bo jak mam drzwi, to Megalodon się nie mieści przez tę bramę, nie? Więc muszę coś wymyślić, bo ostatnio nam tutaj przyszedł Alfa. Oczywiście nasz Megalodon jest tak silny, że on ma chyba 9000 życia. Ataku też ma sporo, więc raczej nie powinno być problemu. On da sobie radę z większością tych gości, którzy tu przyjdą. Dobra, wejdźmy sobie tu na chwilkę. Gdzie jest ten nasz, który tak chodzi? Czemu on tam ciągle łazi? Utknął pewnie. Dobra, czekajcie. O, Dyluś, co ty tam łazisz tak? Chodź tu. A ty, wariacie, co ty robisz? Utknąłeś? Proszę. Ty czemu stoisz? A, bo ty follow do Gigotropa, okej. Czekaj, wejdźmy sobie, dlatego ty stoisz, bo musimy ci zrobić... Tobie, Dyluś, musimy zrobić, żebyś stop zrobił, czekaj. Stop all. No i teraz możesz sobie chodzić. Dobra. Okej. Teraz tak. Czemu ty kuźna tu wlazł? Teraz nie możesz wyjść. Jajka mi zbieraj. Czekaj, może jak tego Dodusia wezmę, to będziesz mógł wyjść. No nie możesz. Czekaj, ile tu macie żarcia? To musiałbym przenieść trochę, żeby już tam mi nie wchodzili. Zrobimy tak zaraz, czekajcie chwilę. Daj mi to... Co to jest w ogóle? Aha, na jakim... Jak daleko tego? Tu jakieś są jeszcze opcje, dink feeding. Aha, że grób, do jakich grób karmić można, dobra, dobra, dobra. Takie buty. Jak tam nasze parte, już prawie się te Dilofozaury wychowały, nie? Jak one się wychowią, to one same zejdą z tego, jego gniazda, nie? Dobra, musimy... Odejdź stąd, Duduś, przeszkadzasz. Za dużo was tutaj ostatnio się zrobiło. Dobra, daj mi to pick up. No, daj mi to wszystko. Dobra, i teraz tak. Co zrobimy? Z powrotem. To jestem ciekaw, jeszcze nie jestem do końca pewien, jak to działa, nie? Jestem ciekaw, o co chodzi w tym, ale dobra, dajmy to. Odejdź. Damy to jak najbliżej, wiecie o co chodzi? Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam, o. Czekajcie, tu, żeby już mi tu nikt nie właził. O. Pokaż. Dobrze jest, no. Nie wejdziecie już tam. Dobra. Teraz muszę szybko im dać tu tego, dobra. Tutaj jedzenie. Tutaj. Trzeba im to wszystko przerzucić, żeby mieli co jeść, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, nie planowałem tego, ale widzę, że one mi tutaj, kurde, przemęczą mnie te... Dobra, tu im żarcie dać oczywiście. Co lubi, jak będziecie wychowywać tego Dilfo, albo to damy, tą kubkę damy, wiem komu damy. Tutaj. Jak będziecie wychowywać Gigantoraptora, to dawajcie mu rybie mięso jak macie, nie? Bo on najbardziej lubi... Zwykłe też mięso zje, nie? Ale najbardziej lubi rybie mięso, nie? Najbardziej lubi rybie mięso, więc jak co, to mu dawajcie rybie mięso. Rybie mięso on uwielbia, nie? Dobra, tutaj jest tak. Aha, tu jeszcze jakiś owoc mamy. Jeszcze coś mamy, te mięso damy naszemu. Bo nie wiem ile ma. Czekajcie. Tu mamy nasze mięsko 43. A tu mamy jeszcze mięcha sporo, dobra. Olej jest, tu jest to. Dobra, rybę mamy chyba w domu jednak. Trzeba rybę wyciągnąć do domu, dobra. Co ja tu miałem dać? Tobie miałem dać te... To jest dobry, nie? Dinek. On jest super, on te olej robi, nie? Czekajcie, gdzie to jest? To jest tu. A nie da się mu rzucić, dobra. Szkoda. Ile tego oleju nam zrobiłeś? Patrzcie, już mamy ile oleju, nie? Jeszcze takiego jednego i już idealnie, nie? Dobra, zostawmy na razie to tutaj, bo to się też nam przyda do narkotyków. Tak, bo to daliśmy, dobra. Mięso damy tobie. Damy tobie mięso. Gdzie jest mięso? Tutaj. A później ci... A, ma sporo w sumie tego mięsa, to czekaj, daj, bo... Sporo paru nawet innych rzeczy masz. Oj, narkotyków dużo masz, przyda nam się. Olej, widzę, zdobyłeś. Też się przyda. Dobra, daj mi to, bo ty jest głównie mięso, raczej wątpię, żebyś ja te... Damy tam, wrzucimy do tego jedzenia. Żebyś nie był przeciążony za bardzo. O, tutaj też czego sporo masz, widzę. To zostawmy może, to jest dobre. To daj mi. To też daj. Co one się tak rozsypały? Co się dzieje? Ktoś kogoś atakuje? No, na to wychodzi, że coś kogoś atakuje. Zaraz sprawdzimy, kto kogo. Zaraz sprawdzimy, czekajcie. Ktoś chyba kogoś atakuje. Czekajcie, to przerzućmy to. To jedzenie całe. On chyba tam megalodon założy się, z megalodonem ktoś bije się, nie? Bo często tam go odwiedzają, tego megalodona. Tak przypuszczam, że tam na pewno się tuką się, nie? Dobra, chyba wszystko, jeśli chodzi o jedzenie. A nie, jeszcze tam coś było, czekajcie. Tutaj jeszcze było to. Dobra. Idziemy sprawdzić. Aha, jeszcze tak, jajko, dawaj to jajko, dawaj. No, nie ruszaj się. Części damy wagę, bo ty będziesz wagę teraz potrzebował dużo. Patrzcie, ile jajek on już zebrał, nie? O. Weźmy sobie... Ze 2 jajka nam wystarczą. Ło, ile on tych jajek zebrał. Ja pierniczę, ile on tych jajek zebrał. 3, 4... Dobra, to weźmy wszystkie jajka, bo się przydadzą, a one długo wytrzymią u nas. Ile one tam mają? No, bez problemu. Weźmy te jajka, dobra. Weźmy tu. Dobra. Teraz tak, te jajka ci przesypię na razie tu. Zobaczmy, ile u ciebie te jajka będą. No, u niego będą dużo jakby dłużej wytrzymają. Tak będzie szybciej. Dobra. Dobra, sprawdźmy, co się tam działo. Czy ktoś tam przyszedł gdzieś? Nie, chyba nie. Dobra. Ktoś się bił tu, czy co? Ej, gdzie jest nasza ta? Gdzie jest nasza papuga? A jest tutaj, co ona się tak przemieszcza? Nie wiem, czemu ona się tak przemieszcza. Dobra, idę po te ryby dla niego, bo ryby nam będą potrzebne. Patrzcie, jakie już urosły, już nie mieszczą się powoli w tym. Ile tam jajek się robi, Jezu. Dobra. Idziemy jeszcze po te, idziemy po jedzenie dla naszego. Co mu damy? O, te ryby on lubi, on uwielbia te ryby, nie? Trzeba iść też napolować. A, i w sumie megalodon ma dużo ryb. Megalodon ma mega dużo ryb, nie? To możemy wziąć też, bo też na długo jest gotowane. Okej. Ale on wielki, co? Tutaj, proszę bardzo. Ja wiem, że ty lubisz te rybki. No, on uwielbia te ryby, nie? Tutaj, proszę, na razie. Wszystko? Wszystko, dobra. Dobra, idziemy, idziemy w... Co tu tutaj lata? Nic nam nie lata, nic nas nie atakuje. Bo ja tu mam większość na pasywny ustawiony. I wiecie, przyjdzie jakiś dynek, będzie atakował naszego dynka, no to ciulato, bo nie będą się jakby bronić, nie? Dobra, moi drodzy, idziemy do tego. Idziemy do tego, no. Dobra, mapa. Aha, trzeba wejść inaczej na mapę, żeby nas kierowała w miejsce, gdzie jest ten nasz koleżka, to on jest tu, ale wyłączmy dety, po co nam w sumie te dety tutaj, nie? Dety będę, jak zginiemy, to będę włączał wtedy. Te dety mnie nie interesują, to mnie interesuje. Tu. I mamy teraz, dobra, kierunek. Ja wiem, że to w tamtą... Gryfia by było szybciej, bo byśmy przelecieli i byśmy byli na miejscu, ale co se... Chcę trochę leveli tego, patrzcie teraz, co zrobię, nie? Będzie skok. Mega wysoki skok. Speeda, włączamy, rozpęd. I proszę bardzo. Dobre, co? Dobre, nie? Co? Kto? Tam znowu jakieś dzieci uciekły. Ale nie będziemy tych dzieci porywać, bo... No bo po prostu nie. Bo nie potrzebujemy, ja wam tylko chciałem pokazać po prostu. Jak co, to może dzieci sobie złapiemy z raptorów albo czegoś, ale... Tych Dilofo nie potrzebujemy. Czemu pokazuję w tą stronę? Okej, niby tak, dobra. Aha, bo jak leciałem, to mi się może wydawało, że w tą stronę, jak się leci, chociaż... No tak, wychodzi na to, że... Że to w tą stronę jednak było. Dobra, Wipon. Tak, dobra, no to dobra, okej. Jak tędy, to tędy. Idziemy. Ścieżką idziemy, nawet widzę jakaś ścieżka jest. I już nie ma. Tędy. Dobra. To też nawet nie jest daleko w sumie, jak się wydaje. Co tu chodzi? A świnki. O świnkę trzeba też, jeszcze nie mamy świnki w ogóle. Trzeba sobie... Te już prawie są... Już prawie są gotowe i patrzcie, to jest fajne, nie musicie... O, tam chyba będzie skrzynka. Nie musicie się, wiecie, męczyć tym oswajaniem, bo on wszystko w tym koszyku musi oswaja, nie? Wszystko w tym koszyku się oswaja, to jest super, nie? W tym, nie? I nie musicie się tam martwić o jakieś jedzenia, o jakieś tam, wiecie... Dobra, co tutaj chodzi? Nic nie chodzi, dobra. Czekajcie chwilę. Tu gdzieś będzie skrzynka, bo już widzę te kamienie. Jaki on ma super... Oj, a nie, to już byliśmy tutaj, bo widzę, że skrzynka otwarta. Tak, to byliśmy. Nawet nie pamiętam, że tu byliśmy, no. Patrzcie, dobra. Dobra, my idziemy tam. W tą stronę, już jesteśmy blisko. Ale on ma skoki, nie? On super skacze. Uii. A, nie rozpędziliśmy się. Trzeba się rozpędzać. Dobra. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Zaraz wam pokażę, w którym miejscu jest. Pokażę wam z naziemnego, bo na live, jak chcecie dowiedzieć się, gdzie jest Gigantorap z gniazdem, to obejrzyjcie ostatniego live'a. Ostatnie dwa live'y, bo... Dlaczego ostatnie dwa live'y? Bo przy pierwszym live'ie ostatnim mi wyrzuciło nas z live'a, nie wiem, był błąd gry i po prostu wyrzuciło nas z live'a, nie, przez błąd gry. Więc musiałem od nowa załączyć live'a drugi raz, nie, no to drugi raz już było tak, że on już był oswojony, a na pierwszym live'ie już była końcówka właśnie w idealnym momencie, no można tak powiedzieć. Kiedy on się oswoił się już na 100%, to live'a wywaliło, nie, takie szczęście, nie. Ale wydaje mi się, że jeszcze zdążyliście zobaczyć, jak się oswoił, jak było już 100%, nie? Ja w ogóle mam w nim... tak błąd był gry, że miałem mu dać owoc ostatni raz, nie? By miał 100% imperating. No ale niestety nie udało się dać, bo jakiś błąd gry było, bo ciągle przyciskałem trójką, bo trójkącie się daje od ręki jeść. No i no nie wziął tego jedzenia i nie wiem właśnie, o co chodziło, nie? Dobra. Dobra, nie leć tak za szybko, bo nie wiem, nie widzę, co się dzieje. A nie chcemy, czekajcie, to w tą stronę. A chyba, o, już jesteśmy, patrzcie. Chyba jesteśmy tutaj, to chyba jest tutaj. Czekajcie, to jest tu? Tak, to jest chyba gdzieś tu. Tak, to jest tutaj gdzieś. Te gniazdo. O, nawet droga jest, nawet nie wiedziałem, że tu jest droga tędy. Tak, bo tu są te bagna. Tak, można iść drogą nawet tędy, dobra. Na mapie, jak sobie spojrzycie, no to też możecie jako tego mapę, nie? O, już słyszę, jak chodzi. A nie, to on chodzi, Dino. A gdzie jest ten? Przeniósł się? Nie masz gniazda? A nie, jeszcze... To nie tu było to gniazdo? Czyżby się... Jak mu zabierzesz dziecko, to się przenosi? Zaraz zobaczymy. Zaraz sprawdzimy to. A nie, to jeszcze troszkę jest. Jeszcze tam wyżej jest chyba. On te gniazdo ma. Nie, on tu powinien mieć gniazdo chyba, no. On miał chyba pod tym drzewem. Aha, to jak mu zabrałem dzieciaka, to on jakby... To chyba gniazdo przeniósł. Popatrzcie, pokazuje mi. Ptakie by było szybciej. Może albo jest tam wyżej, Sprawdźmy, czekajcie. Nie, no to jest to miejsce. Jak dobrze pamiętam. Tak, to było chyba to miejsce, tak. Czekajcie. Z lotu ptaka by szybciej było, ale mi się wydaje, że może to było tutaj, ale że zabrałem mu dzieciaka, to on jakby automatycznie się przeprowadził. Wiecie, o co chodzi, nie? No dobra, jeszcze spróbujemy tam wyżej wejść, bo może mnie się pomyliło i może jest tam gdzieś wyżej, ale nie. Nie, no to powinno być tam niżej. Nie, to było tam jednak. Dobra, on się przeniósł się. Czyli wydaje mi się, że się jednak się tego... Jednak gniazdo się przeniosło. Dobra, to już wam nie pokażę. No to jedynie co to na live'ie. Jak pierwszy raz tam do niego dotrzecie... no to tam będzie gniazdo, nie? Musicie spojrzeć, sprawdzić na live, bo okazuje się, że jednak tak, przeniósł się, bo go tutaj nie widzę, no. Jeszcze raczej go spojrzę, bo może faktycznie mnie tam... No ale w tych okolicach, nie? On jest ogólnie w tych okolicach, nie? Tam po prawej trochę, po lewej, tutaj gdzie my jesteśmy. No, bo on tutaj powinien mieć to gniazdo. Pokazuje jak byk, przecież ja pamiętam te okolice. One tu powinno być, te gniazdo, chyba że jest tu wyżej, ale nie, no nie ma, tak wysoko nie miał. On miał je tu nisko. Przy tym drzewie miał, bo pamiętam, te drzewo tu było. Musiał się przenieść. Jak mu zabrałem dzieciaka, no to pewnie tego, pewnie automatycznie mu jakby te gniazdo, wiecie... Poszło papa, nie? No, bo tu było przy tym drzewie. Czekajcie, no nie, no tak, to było tutaj te gniazdo. Na to wychodzi, że... Wychodzi na to, że już nam się przeprowadził kolega. Wygląda na to, że się przeprowadził nasz kolega, nie? Okej. No nie ma go, nie ma go, nie ma. Dobra, nie ma gniazda, dobra. Chciałem wam pokazać, ale widzę, że się przeniósł się, już go tutaj nie ma. Może się później respi znowu po jakimś czasie, zobaczymy, nie? No dobra, to będzie trzeba szukać gdzieś indziej, nie? Chciałem w tym odcinku pokazać wam jak się tego... O, jeden nam tego, Dinus zleciał, czyli wychował się już. No z gniazda wyleciał, widzicie? Nie ma go. Ej. O, tu jest on, no. Tak, 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 dobra, to będzie za nami chodził. Kurna, dobra, czekajcie. Jak tu? A, on ma 23% immersion. Dzięki temu naszemu, ta? A jakbym ci... Czekaj, dam to tobie tu. Masz ciężar weight. Nie wiem o co chodzi z tym jeszcze. O, następny. Już się wychował się. Widzicie jak to proste wychodzi? Dobra, to zrobimy tak. Wejdźmy sobie na niego. Niech oni... Jak dojdą, to dojdą. Nie zależy mi na nich, więc tak naprawdę jak zginą po drodze, to gdzieś tam zgubią się, to też nie. Ale na razie możecie iść za nami, no. Follow. Dobra. Tutaj on był. Tak czy siak on tutaj był w tym miejscowie. No... O, raptor. Ciekawe, czy raptor... O, z małym raptorem! Wychowamy sobie małego raptora, ty! Ty, bo małego raptora zabijesz! O, zabił małego raptora, nie? Patrzcie, czekajcie. Nie to! Coś cię oszalał. Jeszcze raz. Gdzie jesteś, mały? Gdzie, mały, uciekłeś? Gdzie mały raptor uciekł? On się powinien poruszać, ten mały. Teraz zobaczymy, może znajdziemy go. O, tutaj jest, jest. To jest chyba on, ten mały, o. O, nie uciekaj tak, bo cię nie mogę wycelować. Co to tam się bije? Gdzie ten raptor nam uciekł? Gdzie ten mały raptor nam uciekł, ty? Jeszcze raz. Trzeba go znaleźć. Trzeba znaleźć małego raptora. Wychowamy sobie małego raptora. Tylko nie wiem, gdzie on uciekł. O, tam jest. Tam chyba biega, bo widzę, że on ciągle biega. To ci, co biegają, to... Tu jesteś. Tak, to jest on. Kurde, ale zasuwa skurczybyk. Nie mogę go nacelować, czekajcie. Trzeba go nacelować, żeby on do tego gniazda poszedł, do tego gigantu, nie? No zatrzymaj się na chwilę, ja pierniczę. Jest! Mamy małego raptora. Patrzcie teraz właśnie, pyk. I on jest w gnieździe już, nie? Znaczy nie, trzeba go do gniazda teraz dać. Teraz chodzimy. I robimy teraz coś takiego, nie? Na przykład obojętnie na jakie tam, nie? No niech będzie na ten, nie? I mamy go w gnieździe, nie? I on właśnie w tej chwili się wychowuje. On się wychowuje. I teraz co robimy? Robimy coś takiego. Szukamy dla niego jakiejś ofiary, nie? Szukamy jakiejś ofiary. Czy tutaj znajdziemy jakąś ofiarę dla niego? Nie ma gniazda, które tu było, no. Czyli jeżeli zabierzemy mu dzieciaka, to tego. O, jest. Jest, mamy dla ciebie jedzonko. Tak zwane. Gdzie jesteś? Tu coś chodzi. To jest małupa, czy co? Gdzie to jest? To pływa tam? Oś, toś ty, kurde, sobie znalazł. Toś ty sobie znalazł ofiarę. Nie mogłeś znaleźć innej? No to jest, kurna, ciężko będzie z tą ofiarą. Ja tam nie wejdę do wody, bo tam te są aligatory i te inne i możemy zginąć. Albo zaryzykujemy. Czekajcie, no. Nie ma innej ofiary. Nie może znaleźć innej. Co to tam tak łazi? Pływa. A, to tamto to pływa tam. Dobra. On sobie tam pływa, ale widzę, że go nic nie atakuje, więc chyba tam może nic nie ma. Blisko brzegu. Dobra. A, to kaczora mamy zabić. Dobra, gdzie on jest, ten kaczor? No i gdzie ten kaczor jest? Zgubiliśmy ofiarę. Ej. I teraz jakieś pająki, ja pierniczę. Dobra, my szukamy ofiary dla naszego Dinka, nie? Kudemo. Gdzieś tu jest, dobra, coś znaleźliśmy. Gdzie? Tam, dobra, jest. Wychowujemy sobie tego. Może... Co to jest? Dobra, załatwiliśmy go. Macie tak, oberwiecie. Jak nie umiecie inaczej. Dobra, jednego znaleźliśmy. Masz jednego, dostałeś. Jeszcze dwa potrzebujemy. Szukamy kolejnych dwie ofiary dla naszego raptora, nie? Małego. Szkoda, że tam nie ma gniazda, bo będzie trzeba znaleźć nowe gniazdo. To wtedy wam pokażę, jak to... O, tam jest jakiś ofiarka. Coś małego pewnie. Małpa. Dobra, zabiliśmy. Jeszcze jednego. Jeszcze jedno nam potrzebne. Czekajcie, tylko muszę tutaj trochę wyczyścić go, bo on tutaj ma za dużo tych wszystkich rzeczy. No, już trochę uzbierało mu się. Ciężar, dobra, to drzewo najwięcej waży. Dobra, to wywal, to też wywal. Jedynie co narkotyki się przydadzą. Dobra, gdzie jeszcze jednego zwyczaiłeś? Tam jest jeszcze jeden. Jest! Ukatrupiliśmy kolejnego. O! Jak nas tutaj chcą atakować? O, następny idę, no. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Gdzie się kto bije tam? A, to wy tam bijecie. Dobra, to nawet dobrze, że jesteście z nami, bo nas jakby będziecie osłaniać. O, tam widzę, chodzi ten. Tego też by się przydało osłonić. No i tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o oswajanie. Dobra, tak to wygląda, jeśli chodzi o oswajanie. Dynków w naszej tej... Czekajcie, to teraz co możemy zrobić? Spróbujemy zejść tylko gdzieś... O, tu sobie wstanę na chwilę. Tu raczej nic nas nie zaatakuje na razie, nie widzę tutaj. I teraz tak, wejdźmy sobie to, serce. Okej. Dobra. No, i teraz ten mały jakby jest happy, nie? Jest chyba happy. No, już chyba nie potrzebuje więcej ofiar. Dobra, i teraz się wychowuje na mnie. Ten mały bąbel. Mały bąbel nam się wychowuje. Mamy tu przegrzanie, oczywiście jesteśmy. Dobra, wrócimy sobie do bazy z tym naszym. Ja spróbuję znaleźć tego. Spróbuję znaleźć tego Gigaraptora gniazdo gdzieś i wam pokażę, jak się oswaja wtedy go, nie? Jak się mi uda go znaleźć, ale to polecę sobie tym gryfem. Żeby wiecie, żeby... O, coś tu on potrzebuje, czekajcie. O, widzę, że nie ma tak jakby limitu, nie? A tu jest to twoje ciało. Dobra. Co tu leci na nas? Kamery... tak, komar. Z kim ty się tam bije znowu? Dobra, Aha, on ma serducho już teraz, dobra. Ja wiem, że mnie się przegrzewa, mam cię w nosie, że się przegrzewa. Temu trzeba coś dać, dobra. Ej, czemu zleciałeś? Tego nie, tak się nie bawimy, nie. Ty jesteś wychowywankiem. Albo czekaj, a zróbmy teraz to. Może to czy trzeba dać? Bo tu trzeba jakiemuś dzieciakowi ponoć, jak się daje. Dobra, na razie ci to dam. Wejdź tam z powrotem na ten, na nasz. O! Przez przypadek nam wlazł. Minus jest taki, że na nim nie można broni używać, nie? Dobra, weźmy sobie mapę, załączmy. Tylko wejdźmy tu na górę na chwilę. O, tu coś jest, widzę. Tu będzie skrzynka pewnie jakaś. O, to fajnie, to level on dostanie. To on level dostanie. Jeszcze na koniec sobie skrzynkę jakąś tego. O, to skrzydło mu, czekaj, to skrzydełko muszę mu wziąć z powrotem, bo zapakowałem do tego raptora naszego. Czekajcie, bla 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 bla, co mu dać? Staminę. Stamina. Dobra, szukajmy skrzynkę, gdzie jest skrzynia jakaś? Ja wiem, ja wiem. Gdzie jest ta skrzynka? Skrzynka, skrzynka, gdzie jest skrzynka? Jest tu gdzieś skrzynia? Ktoś widzi skrzynię? Czekajcie chwilę, tu trzeba poszukać, bo jeżeli są takie tego... Skrzynka... Jeden na 25, nie wiem o co chodzi tam, co tam dostał. Gdzie jest ta skrzynia? Była tu skrzynia przecież. Dobra, czekajcie. Tu nie ma skrzyni. Gdzieś tu skrzynia musi być na bank. Bo to niemożliwe. Jak jest coś takiego, to musi być gdzieś tu skrzynia. Ej, nie ma tu skrzyni. Niemożliwe, że tutaj nie ma tego. To nie ma tutaj skrzynki? Albo ja jestem ślepy, albo nie wiem. Tu nic nie ma. Tu nie ma. Dobra. Nie ma tej skrzynki, a czyli przynajmniej jej nie widzę. Na bank gdzieś tutaj jest, tylko... O, raptor, o, alfa, raptor, nie, to z nim się nie będziemy z alfą bić, bo nie chcę ryzykować. Czekajcie, no, nie chcę ryzykować utraty tego dynka. On jeszcze chyba aż taki silny to nie jest. Gdzie ta skrzynia może być? Moi drodzy. Na bank gdzieś tutaj ta skrzynia będzie. Dobra, zejdźmy trochę niżej może. Tutaj nic nie ma raczej. O. Tu coś zjeżdża albo zjeżdżać będzie. Coś tam zjeżdża, dobra, to sobie jeszcze tego wypadu weźmiemy. A skrzynki, że nie mogliśmy tam znaleźć, to dziwne. To szkoda, że tą skrzynkę nie mogliśmy. Czekaj, te drzewo może usuńmy, żeby nam nie przeszkadzało. Kurne woda, no. Dobra, dawaj ten wypad, niech spadnie. Trzeba uważać, bo tu też Alfa Raptor chodzi. Dobra, moi drodzy, to zrobimy tak. Chciałem wam pokazać te gniazdo. Najwyraźniej już nie ma tego gniazda. Najwyraźniej się nasz Gigaraptor gdzieś przeniósł. Nie wiem gdzie. Zrobimy tak, że poszukamy nowe gniazdo i wtedy wam pokażę, co i jak się robi z tym Gigaraptorem, nie? A dzisiaj to w sumie to odcinek głównie był pokazany, jak się oswaja na gigatropie dzieciaków, dinków, nie? Jak widzicie, jest dużo łatwiej się oswajanie na nim. Nie wiem jeszcze, co oznacza te pióro. Dopiero jeżeli ktoś wie, co oznacza pióro do końca, to może mi dać znać w komentarzach. Z miłą chęcią przyjmę, kurde, co tak wolno schodzi ten trap. Przyjmę oczywiście radę, informacje i tak dalej. A póki co to jeszcze raz dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście. Dzięki wielkie, do zobaczenia, subskrybujcie, lajkujcie. Dzięki, na razie, cześć, cześć.